to długa historia. Community manager firmy Alchimia podzielił się z nami parę dni temu nowym wyglądem ognistego demona z nadchodzącego remake'u Gothica, co wzbudziło niemało rozmów i debat na temat kreowania potworów. Przede wszystkim post Timora, choć nie pozostawił niedomówień, to jednak plotki rozchodzą się szybko. Na samym wstępie warto zaznaczyć, że przedstawiony demon będzie tylko i wyłącznie w wieży Xardasa, bo w samym Gothicu możemy rozróżnić nie dwa, lecz trzy rodzaje demonów. Jest to książę demonów, demon oraz demon ognia. Demon ognia od zwykłego różni się tym, że występuje tylko w pojedynczej sztuce w wieży Xardasa jako jego przywołany z innego wymiaru odźwierny, a przy uderzeniach zadaje obrażenia od ognia. Sama grafika odnosi się tylko do tego jednego demona i żeby uspokoić tych, którzy się wystraszyli, że tak będzie wyglądał każdy demon, to Alchimia zaznaczyła, że wygląd pospolitego demona oraz księcia demonów będzie zbliżony do tego klasycznego. O samej analizie nowego demona opowiada Iger w swoim ostatnim materiale, więc w opisie podsyłam do niego link. Pomijając nazwę demon, to ciężko nazwać to, co mamy w Gothicu 1 i 2 demonem, jakiego znamy z popkultury. Gothic 1 dużo czerpał z RPG-ów minionej epoki. Bestie tworzone były w tonie mrocznej fantastyki. Bardzo uwidoczniona była różnica między bestiami z naszego świata, a tymi z wymiaru Beliara. Wygląd demonów przypomina mi bardzo wygląd nadnaturalnych pomiotów, nie z tego świata, co doskonale oddaje, czym taki demon był, bo faktem jest, że wszystkie one pochodziły z wymiaru Beliara, nie egzystowały naturalnie w świecie ludzi, a przyzywane były tylko za pomocą potężnej magii, jak w przypadku Śniącego czy Xardasa. Demony z 1 i z 2 miały dla mnie trochę lovecraftowy vibe, gdzie w podświadomości musieliśmy pojąć, że niezależnie od pokonanego zła w naszym świecie, to w równoległym wymiarze Beliara zagrożeń i demonów mogą być po prostu hordy. Niestety motyw z wymiarem Beliara, choć pojawił się w Gothicu 1 i miał być kontynuowany w Gothicu Sequel, to w drugiej części oraz trzeciej części został całkowicie odstawiony na półkę. Akurat skupiając się na samych demonach w Gothicu, to stricte ten z wieży Xardasa miał jeszcze jeden ciekawy element. Mianowicie prowadził z nami rozmowę, a do tego robił to w naszej głowie, niejako wchodząc do naszego umysłu, co było zrozumiałym, ale przy tym ciekawym zabiegiem. Zdubbingowanie demona w Gothicu wyszłoby trochę groteskowo, bo taki demon z pierwszej i drugiej części nie jest typowym humanoidem, to pomiot z innego wymiaru, a motywem ciekawym w pierwszych częściach Gothica była moc telepatii i wkradanie się do głowy ludzi. Przykładem jest tutaj demon Xardasa, jak również i Śniący, który w końcu wpływał i manipulował umysłami ludzi, co tworzyło interesujący zabieg mroku. Ten zaprezentowany jednak, jak słusznie zauważył Iger, przypomina bardziej żywiołaka ognia niż jakiegokolwiek demona, co niejako kontrastuje zarówno dotychczasowymi projektami bestii tworzonych na potrzeby Gothic Remake, jak i oryginalnym demonem, a bliżej mu znacznie do demona z Arkanii, czy po prostu wielu innych gier. Obecnie wygląd demona w popkulturze bardzo jest łączony z tym, jaki obraz jest kreowany przez Biblię, oczywiście w wyobrażeniu demonów. Zresztą nie tylko przez Biblię, bo jest to obraz bardzo utrwalony w naszej świadomości odbiorców, bo podobne elementy stosował nawet i Tolkien. Przykładem mogą być tutaj demoniczne pomioty, jakimi byli Balrogowie. Ale wracając jeszcze do tego zaprezentowanego przez Alchimię, to dodanie cech ludzkich w wyglądzie może oddawać, opierając się przy tym, że w scenariuszu gry demon do nas przemawia, wchodzi do naszego umysłu. Jest to też dobry sposób na zwiększenie samej wariacji demonicznych pomiotów. Oczywiście nowa grafika demona bardzo polaryzuje graczy. Część mówi, że im się podoba zamysł i koncept, a część wskazuje na to, że nie jest charakterystyczny. I przede wszystkim jest bardzo generyczny jak na świat gry Gothica 1. Czyli po prostu niczym szczególnym się nie wyróżnia. Sam osobiście jestem otwarty na zmiany i nowe interpretacje świata przez studio Alchimia, a nawet i nowe interpretacje potworów, zwłaszcza jeśli mowa o potworach z wymiaru Beliara, czy jakichkolwiek potworach zbliżonych do tego typu pomiotów. O tyle ciekawie, że będziemy mieć okazję zobaczyć w grze coś nowego. Samego nowego demona osobiście chyba gdzieś widzę w tej wieży Xardasa. Oczywiście ten przesyt płomieni mnie trochę kuje, ale miałbym to samo zdanie o takim demonie w każdej grze, niezależnie od tego, czy jest to Gothic, czy też nie.
Zwłaszcza, że grafiki te pozostają tylko i wyłącznie grafikami, dopóki studio nie podzieli się z nami nowymi trailerami, teaserami samej gry, a z tego co wiem, to są przygotowywane właśnie dwa takie nagrania. Ale jak ktoś ma więcej informacji, to możecie sprostować. Alchimia w moim mniemaniu otworzyła sobie fajną furtkę do kreowania nowych bestii powiązanych z wymiarem Beliara, bo sam ten motyw i bestie z niego zostały pozostawione same sobie przez Piranie, a moim zdaniem warto zwrócić uwagę, że takich furtek, które pozwolą na ciekawszą budowę świata naszego i świata równoległego, jest naprawdę dużo, a do tej pory były zamknięte w szufladzie o nazwie Niewykorzystany Potencjał. W trakcie kreowania potworów na potrzeby pierwszej części Gothica dzięki stronie Gothic Archive i rysunkom koncepcyjnym autorstwa Wadima Pietrzyńskiego możemy zobaczyć pierwowzory tego oto demona i jest to coś, o czym mówiłem, bo pomioty z otchłani Beliara starają się nie przypominać niczego znanego nam wcześniej. Autorzy stawiali na ciekawe rozwiązania, które właśnie w takich detalach tworzą świat Gothica jako unikatowy i mroczny. Później te rysunki ewoluowały w finalny koncept, na którym oparł się końcowy model demona i choć w ociętej wersji, to jednak trafił do gry. W każdym razie w dużej mierze cieszy mnie fakt, że nowi producenci szukają tego typu bestii, które mogą stworzyć na nowo bez obaw o drastyczną zmianę bestiariusza kolonii górniczej, choć jest to niebezpieczny zabieg, bo bądźmy szczerze, jako gracze Gothica jesteśmy bardzo delikatni. Oczywiście jeśli mówimy tutaj o ingerowanie przez Alchimię w świat Gothica. Bo tak naprawdę jeśli chciałbym, aby Alchimia stworzyła Gothica 1:1, jak już powstał w 2001 roku i móc odmówić im możliwości tworzenia nowych rzeczy, lokacji czy stworzeń, to równie dobrze ja mogę po prostu grać w Gothica 1 na modach graficznych, więc od studia, to jest tylko moje skromne zdanie, oczekuję, że dadzą mi kolonię górniczą do poznania na nowo, abym odwiedzając na nowo kolonię karną, mógł również na nowo ją poznać i tyczy się to zarówno lokacji, postaci, jak i potworów. Choć jednak prezentowany demon nie jest ideałem, jest pospolity, generyczny, mało charakterystyczny, to w zasadzie nie jest taki zły. Nawet jak odłożymy sentyment do demonów z Gothica 1, to zauważymy, że ilość niedoskonałości jest tu ogromna. O ile korpus zakończony macką u dołu mi się podoba, to te małe skrzydełka w porównaniu do niemal endomorficznego, sporego ciała wyglądają zabawnie. O ile demony spełniają swoje zadania jako stworzenia, to do tej pory stworzenia z wymiaru Beliara przede wszystkim były odrażające w swoim wyglądzie. I nie jest to minus, to jest ogromny plus. Śniący to odrażająca bestia, tak samo jak demony, które faktycznie w swoim wyglądzie były paskudnie straszne. Jednak temu zaprezentowanemu przez Alchimię widocznie brakuje tego elementu i jest to jedyna rzecz, do której tak naprawdę bym się przyczepił. Osobiście nie chcę oceniać produkcji przez pryzmat artów, które są wrzucane, aby podtrzymać zainteresowanie wśród fandomu i robić hype, bo wiecie, to ma zabieg czysto marketingowy. Tak w rzeczywistości. Jednak dyskusja jest żywa wśród fandomu, więc jest szansa, że twórcy, którzy warto wspomnieć, słuchają naszych opinii, zawsze mogą poddać demona edycji.